W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale w 20 wierszu Pan Jezus Chrystus mówi: albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nasza parafia może poszczycić się ponad 200-letnią historią. Historią nie tylko obiektów, nie tylko kościołów, ale przede wszystkim ludzi. I właśnie ten werset, to gdzie dwóch lub trzech, chyba doskonale ją obrazuje. Kościół to ludzie, kościół to społeczność, kościół to ludzie grzeszni, ale kościół to ludzie usprawiedliwieni, ułaskawieni miłością Bożą. To chcemy głosić. Chcemy głosić Chrystusa otwartego, wychodzącego i myślę, że gdzieś przez te wszystkie lata ta społeczność ewangelicka w Gliwicach spełniała taką rolę. Życie naszej parafii toczy się wokół dwóch kościołów i jednej kaplicy, kościoła Marcina Lutra w Gliwicach-Łabędach i kościoła Zbawiciela w Gliwicach oraz kaplicy w Gliwicach w dzielnicy Żerniki. Odbywają się w tych kościołach nabożeństwa co tydzień, w niedzielę, w święta, a w kaplicy w Żernikach raz w miesiącu. Parafia jest aktywna także pod względem muzycznym. Na stałe współpracujemy z Gliwickim Festiwalem Bachowskim, z Festiwalem Międzynarodowym Muzyki Dawnej Improwizowanej Alimprowizo. W parafii działa chór Animato, zespół muzyczny, który prowadzi śpiew podczas nabożeństw. Myślę, że możemy pochwalić się także zespołem Praise Trio, trzema naszymi dziewczynami z parafii, które założyły zespół i nagrały niedawno nawet płytę. Poza tym każdy, kto myśli o parafii w Gliwicach, na pewno skojarzy ją z wieloma koncertami, podczas których występowały całkiem ciekawe osobistości ze świata muzycznego. Od 20 lat wydajemy w parafii informator parafialny, comiesięczną gazetkę, która zawiera wszelkie potrzebne informacje, by poruszać się po życiu naszej parafii, ciekawe teksty teologiczne albo tabelkę z urodzinami naszych parafian. Natomiast od 5 lat co tydzień ukazuje się w ramach chrześcijańskiej telewizji internetowej krótki film z rozważaniem biblijnym. Projekt chrześcijańskiej telewizji internetowej przygotowujemy wraz z parafią ewangelicką w Miechowicach. Nasza parafia, nawiązując do swojej tradycji i historii, współtworzy w ramach Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego zespół szkół imienia Alberta Schweitzera w Gliwicach. Edukujemy dzieci obecnie jeszcze na 3 poziomach: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Bardzo sympatycznym akcentem w trakcie naszych nabożeństw jest wyjście dzieci na szkółkę niedzielną, która odbywa się w parafii w 2 grupach co niedzielę. Dzieciaki są na początku nabożeństwa, na części wstępnej liturgii. Później modlimy się krótko o nich, mamy do nich jakieś krótkie przesłanie. Zabierają symboliczne światełko z ołtarza i udają się ze swoimi ciociami i wujkami odpowiedzialnymi za ten czas nabożeństwowy dla nich w sali parafialnej, przystosowany dla ich etapu rozwoju, i tam poznają prawdy o Panu Jezusie Chrystusie, o Panu Bogu. Praca z dziećmi to nie tylko szkółki niedzielne, ale także szereg spotkań rekolekcyjnych w czasie Adwentu czy czasie pasyjnym, no i także cotygodniowe lekcje religii. Obecnie odbywają się w 10 grupach i są prowadzone przez wikariusza parafii księdza Tymoteusza Bujoka i przeze mnie. Na terenie naszego domu parafialnego znajduje się akademik dla studentów, bursa studencka. Nie sposób pominąć faktu, że jesteśmy na terenie miasta akademickiego, stąd pracujemy także ze studentami. Kiedy myślę o tej społeczności,
widzę rodzinę. Bardzo ważnym momentem, takim wręcz chyba świętem dla małżeństw jest doroczna, organizowana zresztą już od wielu lat kolacja dla małżeństw. Spotykamy się w gościnnym hotelu Mikulski w Gliwicach. Jemy bardzo dobry świąteczny posiłek, słuchamy jakiegoś wykładu, przeżywamy wspólnie ten czas, by pokazać też, że małżeństwo to wartość, szczególnie w dzisiejszym rozchwianym świecie, gdy chodzi właśnie o ten temat. W naszych działaniach nie zapominamy także o seniorach. Jest to bardzo ciekawa grupa, która wielokrotnie udowadnia nam to, że nie wiek świadczy o aktywności, ale gorące i sprawne serce. Nasi seniorzy biorą udział w różnego rodzaju wystawach, aktywnościach, spotykają się z bardzo ciekawymi osobami z przeróżnych dziedzin, robią niesamowite rzeczy na swoich spotkaniach, a tradycyjnie raz w roku spotykamy się na dużym śniadaniu wielkanocnym w auli szkół ETE. Nie jest nam obojętna historia narodu izraelskiego, dlatego jesteśmy otwarci na spotkania dotyczące historii ludu Bożego, które odbywają się raz w miesiącu. Są spotkaniami, na które przychodzą ludzie z różnych kościołów, a takim szczególnym, kulminacyjnym punktem tych spotkań, który akurat ma miejsce na terenie naszej parafii, jest święto Sukot i wykład koncentrowany wokół tego izraelskiego święta. Jesteśmy także otwarci na ludzi, którzy poszukują swojej wiary, swojej duchowości. Mamy takie specjalne dla nich spotkania dla zainteresowanych wiarą i Kościołem. Podczas tych spotkań skupiamy się na tematach związanych z katechizmem naszego Kościoła, na tematach etycznych, historycznych, ale przede wszystkim na Biblii, która jest naszym autorytetem i wzorem. W naszym mieście mamy różne wyznania chrześcijańskie, dlatego ekumenizm czy wspólna modlitwa nie jest nam obca. Spotykamy się na nabożeństwach ekumenicznych. Czasem są to nabożeństwa podniosłe, czasem bardzo poważne. Czasem spotykamy się w mniejszych grupach, na różnego rodzaju spotkaniach. Wierzymy jednak, że wspólna modlitwa to coś niesamowitego, to dar. Dar, z którego należy korzystać. Często myślę o tej parafii i moją troską jest, by te wszystkie działania, to wszystko, co robimy, było przede wszystkim na Bożą chwałę, żeby ludzie, którzy angażują się, biorą udział czy tylko obserwują, widzieli w naszym działaniu Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, i by to świadectwo, to nasze świadectwo, może skromne, pokazywało im, jaki jest cel i sens naszego życia. A tym celem jest Jezus Chrystus. Niech weźmie baranek.